Wichrowe wzgórze to turecki serial, który opowiada o nieoczekiwanym spotkaniu Zeynep i Halila, dwojga ludzi z zupełnie odmiennych światów. Ta pełna emocji telenowela to mieszanka miłości, nienawiści i pragnienia zemsty, która wciąga widzów od pierwszych chwil. Nowe streszczenia ujawniają, co wydarzy się w odcinkach 7, 8, 9, 10, 11, które zostaną wyemitowane w dniach od 16 do 20 września. Wichrowe wzgórze, streszczenie odcinków. 7 poniedziałek 16 września do posiadłości Halila przybywają jego ciotka Songul oraz siostra Gulan, co od razu wprowadza dodatkowe napięcie w atmosferę rezydencji. Songul, z zadowoleniem obserwując, że Halil dotrzymał swojej obietnicy i przejął posiadłość od rodziny Aślon, zaczyna podsycać w nim nienawiść wobec tej rodziny. Dla Songul ta zemsta jest nie tylko aktem lojalności wobec rodziny, ale także formą osobistej satysfakcji z tego, że udało się odebrać to, co należało do ich wrogów. Jej słowa i pełne aprobaty spojrzenia tylko pogłębiają w Halilu potrzebę zemsty i dominacji nad rodziną Aślon. Jednak siostra Halila, Gulan, jest zaniepokojona zmianą w zachowaniu brata. Od lat widzi, jak gniew i żądza zemsty go pochłaniają, i martwi się, że ta droga doprowadzi go do destrukcji. W rozmowie z Haliłem stara się przemówić mu do rozsądku, jednak on, owładnięty nienawiścią, nie chce słuchać jej próśb. Tymczasem Zeynep, w trudnej sytuacji po utracie rodzinnego majątku, stara się znaleźć pracę, aby pomóc rodzinie przetrwać ten trudny okres. Mimo jej starań, nikt nie chce jej zatrudnić, nieświadoma tego, że za tym wszystkim stoi Halil, który przekupił ludzi, aby utrudniali jej życie. Dodatkowo rodzina Aślon staje w obliczu nowego problemu, babcia Zumrud znika bez śladu. Cała rodzina zaczyna gorączkowo jej szukać, a Zeynep, znając dobrze swoją babcię, zaczyna podejrzewać, gdzie mogła się udać. Okazuje się, że Zumrud wraca do domu, gdzie spotyka Songul, i bez ogródek pyta ją o Omera, jakby próbowała rozwikłać jakąś tajemnicę z przeszłości. Wichrowe wzgórze, streszczenie odcinków. 8 wtorek 17 września Halil postanawia, że chce się definitywnie pozbyć rodziny Aślon z miasta i okolic. Jego nienawiść do tej rodziny staje się motorem napędowym jego działań. W tym celu przekupuje lokalnych mieszkańców, aby nikt nie chciał zatrudnić Zeynep, a także aby rodzina Aślon została wyrzucona z wynajmowanego przez nich domu. Jego plan ma na celu zniszczenie ich stabilności i zmuszenie do opuszczenia miasta. Zeynep, choć pełna determinacji, zaczyna odczuwać ogromny lęk o babcię, która nie jest w najlepszym stanie zdrowia i może nie przeżyć gwałtownych zmian. Zdając sobie sprawę, że musi działać, decyduje się wziąć sprawy w swoje ręce. Uzbrojona w broń, stawia czoła Halilowi i grozi mu, żądając, aby przestał nękać jej rodzinę. Jednak Halil, zamiast się przestraszyć, postanawia wykorzystać sytuację na swoją korzyść. Zamykając Zeynep w składziku, zaczyna wywierać na nią presję, licząc na to, że w końcu złamie jej ducha.
Tymczasem Zajneb, zamknięta w składziku, zaczyna się martwić o los swojej babci, czując, że czas nie działa na jej korzyść. Wichrowe wzgórze, streszczenie odcinków. 9 środa 18 września Halil, coraz bardziej zdeterminowany, nadal trzyma Zajneb zamkniętą w składziku. O jej uwięzieniu dowiadują się wszyscy mieszkańcy posiadłości, co zaczyna budzić coraz większe niepokoje i spekulacje. Kanan, jedna z mieszkanek, przypomina sobie o pewnym incydencie sprzed lat, kiedy odwiedziła ich matka Halila. Dochodzi do wspomnień, które wywołują u niej silne emocje, ponieważ okazuje się, że to nieporozumienie między nimi doprowadziło do tragicznego wydarzenia, udaru matki Halila. Teraz, z nową perspektywą, Kanan zaczyna rozumieć, jak bardzo to wydarzenie wpłynęło na jej relacje z rodziną i przyszłość Halila. Gulan, siostra Halila, nie może dłużej znieść napięcia. Widząc, co dzieje się z jej bratem, zaczyna martwić się, że jego działania mogą doprowadzić do nieodwracalnych skutków. Postanawia zadzwonić do swojego męża, licząc, że jego obecność i pomoc mogą załagodzić sytuację. Tymczasem babcia Zumrud, wciąż czekająca na powrót ukochanej wnuczki Zajneb, odmawia jedzenia i przyjmowania leków. Jej stan zdrowia pogarsza się, a rodzina obawia się, że bez Zajneb może nie przetrwać tych trudnych chwil. Wichrowe wzgórze, streszczenie odcinków. 10.4.19 września Songul, przeszukując posiadłość, natrafia na zdjęcie Omera z rodziną, co budzi w niej nowe pytania i podejrzenia. Zdjęcie to staje się kluczowym elementem w jej dalszych planach, ponieważ Songul zaczyna zdawać sobie sprawę, że Omer mógł odegrać w tej historii większą rolę, niż dotychczas sądzono. Tymczasem Cemil, jeden z członków rodziny, dowiaduje się od Tulej, że Zajneb jest przetrzymywana na farmie. Halil, chcąc uniknąć skandalu, decyduje się wycofać oficjalną skargę, którą wcześniej złożył przeciwko rodzinie Aślą, ale stawia jeden warunek, Zajneb musi oczyścić gabinet jej ojca. Gulce, kolejna postać uwikłana w tę historię, próbuje uciec przed bratem, widząc, jak sytuacja w domu staje się coraz bardziej niebezpieczna. Senas, z kolei, ma własne plany i przekonania, że ślub Yusufa z Suną może być rozwiązaniem wszystkich problemów finansowych ich rodziny. Pomysł aranżowanego małżeństwa zaczyna rodzić nowe napięcia, szczególnie gdy Yusuf kategorycznie odrzuca tę propozycję, nie zgadzając się na małżeństwo bez miłości. Wichrowe wzgórze, streszczenie odcinków. 11 piątek 20 września rodzina Aślą, zaniepokojona zniknięciem Zajneb, przybywa na farmę, gdzie przetrzymywana jest dziewczyna. Halil, nie zamierzając odpuścić, nakazuje Zajneb posprzątać gabinet jej ojca, co dla dziewczyny jest nie tylko poniżającym zadaniem, ale także bolesnym przypomnieniem o utracie ojca i dawnej pozycji rodziny. Tymczasem Yusuf, nie chcąc nawet słyszeć o aranżowanym małżeństwie, odmawia jakichkolwiek rozmów na ten temat. Jego ojciec, widząc nieposłuszeństwo syna, nakazuje Hakanowi, by zabił swoją siostrę, co prowadzi do jeszcze większego rozłamu w rodzinie.
Songul, starając się utrzymać pozory przyjaznych relacji, zaprasza Tulej na kawę, jednak pod powierzchnią tej miłej rozmowy kryją się znacznie głębsze i bardziej złośliwe intencje. Wkrótce okaże się, że każda z postaci ma swoje ukryte plany i sekrety, które zaczynają wychodzić na jaw, tworząc coraz bardziej napiętą atmosferę w wichrowych wzgórzach. Wichrowe wzgórze, o czym jest turecki serial? Wichrowe wzgórze to serial znad Bosforu, który zyskał ogromną popularność w Polsce. Opowiada o losach dwojga młodych ludzi, Zeynep, dziewczyny wychowanej w luksusie i dobrobycie, oraz Halilu, który od dzieciństwa doświadczył wielu tragedii. Halil jest człowiekiem, który nosi w sobie głęboko zakorzenioną nienawiść i pragnienie zemsty na tych, którzy odebrali mu rodziców. Mężczyzna dowiaduje się, że Zeynep pochodzi ze znienawidzonej przez niego rodziny. To odkrycie wprowadza do ich życia napięcie i liczne konflikty. Czy miłość Zeynep i Halila przetrwa próbę czasu i przeciwności losu? Czy Halil zdoła odpuścić swoją chęć zemsty i otworzyć się na uczucie, które niespodziewanie pojawiło się w jego życiu? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi znajdą widzowie, śledząc kolejne odcinki tej emocjonującej telenoweli.